Halo. Mówię, że już Jesteśmy? idziemy. Słyszysz mnie? Tak, jesteśmy. Okej. Słuchajcie, jesteśmy od Jesteśmy. 5 sekund. Jesteśmy od 5 sekund. Chciałyśmy jeszcze zmienić kolory, Fantastycznie. ale nie będziemy zmieniać kolorów. Karolina, no dobrze, trudno. Trudno. Kochani, Damy radę. słuchajcie, ja się nie dotykam swojego internetu, żeby go nie zdenerwować. Mamy dzisiaj wielki dzień, ponieważ świętujemy premierę książki Agi. Aga ją pisała w pocie czoła. I książka dotyczy Zgadzam się. tego książka dotyczy, co to znaczy podcast, po co się używa podcastu w biznesie, jak wykorzystać podcast po to, żeby podkręcić swój biznes. Aga, zgadza się? Tak, zgadza się. Dużo pytań na raz. Mamy jakiś pogłos. Mam nadzieję, że mamy powyciszone wszystkie mikrofony. I u ciebie ja mam zamknięte zakładki, U mnie żeby też jest. się nie nakładało nic. Dobra, to jesteśmy. Kochani, dołączajcie do nas. Mam nadzieję, że dostaliście powiadomienia na maila, widzieliście relacje u Agi, u mnie, na wszystkich fanpage'ach i w innych miejscach. Zapraszamy do tego, żebyście dołączali, bo będą niespodzianki, będą pytania do Agi. Aga, powiedz bardzo proszę, co w ogóle spowodowało, że napisałaś książkę, a dzisiaj jest premiera? To, że dzisiaj jest premiera, to jest trochę nie tak, jak miało być, ale z drugiej strony tak właśnie miało być, bo to jest piękna data i myślę, że wszystko jest w porządku. Natomiast dlaczego książka? No, że o podcastach, no to z racji tego, że jest to jedna z moich pasji, pasja do mikrofonu, do języków obcych i do opowiadania historii, to podcasty są ze mną już od dosyć długiego czasu. Natomiast jeśli chodzi o książkę, no to wynika to poniekąd z mojej drugiej pasji, czyli z pasji do tłumaczenia, z pasji do literatury. Chciałam stworzyć narzędzie, które pomoże początkującym podcasterom, czy też przedsiębiorcom, osobom, które chcą rozpocząć swoją przygodę z podcastem, stworzyć go od A do Z samodzielnie. Jako że na rynku jest dużo kursów i to są fajne kursy i jakby ten temat jest w nich dosyć szeroko poruszany, chciałam, żeby to było coś, produkt, którego jeszcze nie było, a książki o podcastach takiej jak moja po prostu nie ma. Dlatego myślę, że to był ten wybór. Okej, okay. A czy jeszcze były jakieś inne pomysły, które zmotywowały Cię i zainspirowały do tego, żeby właśnie napisać książkę o podcastach oprócz Twoich osobistych i zawodowych inspiracji? Na pewno potrzeba, dlatego że podcast jako narzędzie może być fantastycznym takim elementem wspierającym komunikację marek w sieci, komunikację w social mediach, opowiadanie o swoich usługach, pokazywanie swojej historii i uważam, że tego brakuje, że wiele osób chce rozpocząć podcast, chce go wpleść jakoś do swojej komunikacji, ale nie wie, jak to zrobić. I dlatego postanowiłam pomóc tym osobom, pokazać, dlaczego ten podcast w ogóle warto stworzyć, dlaczego warto go wykorzystać w biznesie, do czego, w jaki sposób i jak potężne to może być narzędzie, dlatego że sama, kiedy rozpoczynałam mój podcast, nie wykorzystywałam go w ten sposób i dopiero z czasem nauczyłam się, jak bardzo może wspierać moje cele biznesowe, budować moją markę osobistą, pomagać mi pokazywać trochę backstage'u, ale też wspomagać moich odbiorców, moich słuchaczy, odpowiadać na ich problemy. To wszystko w tej jednej audycji i chciałam pokazać innym, że można właśnie do tego wykorzystać podcast i jak to zrobić. Pięknie. Też wiem, że robiłaś taką dość dokładną analizę rynku w Polsce i w Stanach Zjednoczonych i sprawdzałaś, jak się ma rynek podcastów w ogóle i czy w ogóle jest taki trend, jeżeli chodzi o tę formę przekazu w mediach społecznościowych. Powiedz mi, co odkryłaś? Jakie dane? Może nie zagłębiając się w statystyki, bo te znajdziecie w mojej książce i bardzo zachęcam do tego, żeby się z nimi zapoznać, to podcasty jak najbardziej
tak naprawdę przeszły z takiego tematu niszowego, z takiego tematu tych nielicznych osób, które prowadzą swoją audycję, do mainstreamu. I w tej chwili podcastów jest mnóstwo, a będzie ich coraz więcej. Za granicą ten trend się zaczął o wiele wcześniej oczywiście, ale też za granicą tych podcastów jest więcej siłą rzeczy. My jesteśmy naszą małą Polską, ale też podcasty rozkwitają i myślę, że ten trend w Polsce zaczął się około 2009 roku, tak powoli, a nawet wcześniej zaczął wzrastać, natomiast jakieś 3 lata temu zaczął powoli rosnąć i myślę, że najbliższe 2 lata są tak naprawdę kluczowe dla podcastów, bo też wsparła je nomen omen pandemia, to, że przenieśliśmy się do sieci i szukamy narzędzi, które pomogą nam wesprzeć biznes online. Podcast jest takim narzędziem, więc jak najbardziej. No, jest tutaj ogromne pole do popisu i on tak naprawdę dopiero się zaczyna, mimo że nam się wydaje, że już te podcasty są wszędzie. Słuchajcie, zadawajcie Agnieszce pytania. Ja mam olbrzymią przyjemność poprowadzić dzisiejszy premierowy wieczór. Wiem, że oglądają nas podcasterzy, początkujący podcasterzy. Napiszcie proszę w komentarzach, skąd jesteście, skąd oglądacie i czy już macie podcast. Jeżeli tak, to jak się nazywa, a jeżeli nie, to napiszcie, że zaczynacie swoją przygodę z podcastami, bo chętnie Was poznamy. Mamy też dla Was, Agnieszka przygotowała dla Was niespodziankę, dostaniecie tutaj pewną niespodziankę dla tych, którzy zostaną, nie będziemy mówić na początku, a co, musicie nas oglądać do końca. Tak, czyli będzie kilka niespodzianek na koniec. Będzie też konkurs, Aga? Konkurs, zobaczymy jak wyjdzie. Na pewno będzie niespodzianka dla osób, które są tu teraz na żywo i warto czekać, myślę. Warto czekać, słuchajcie, do końca. Przywitajcie się proszę w komentarzach i napiszcie, kim jesteście, bo chcemy zobaczyć, kto z nami jest. Napiszcie, skąd nas oglądacie. Dajcie serca, żeby, wiecie, była większa oglądalność, żeby do większej ilości dotarł ten live, ta premiera na żywo, ponieważ, słuchajcie, no, niewiele jest osób w Polsce, które podchodzą do tego w takiej formie jak Aga, tak? Czyli Aga nie tylko jest podcasterem, nie tylko zajmuje się w swojej firmie, zaraz Cię o to zapytam, pomaganiem innym przedsiębiorcom w promowaniu ich biznesu dzięki podcastom, ale też napisała na ten temat książkę. Jak do tej pory jest to po raz kolejny, słuchajcie, ja mam olbrzymią przyjemność być towarzyszem pierwszej książki na dany temat w danym obszarze i Aga jest tutaj prekursorem. To jest piękna sprawa. Aga, powiedz, czym się zajmujesz, bo jesteś przedsiębiorcą. Książka również jest dla przedsiębiorców. Co robisz jako przedsiębiorca ty? Oprócz tego, że jesteś autorką, że zajmujesz się tym, o czym już powiedziałaś. Podobno autorką się zostaje po drugiej książce. Nie wiem, czy kiedykolwiek mnie to spotka, ale jako autorka jeszcze się nie czuję, chociaż ta książka tam z drugiej strony jest i zaraz Wam pewnie pokażę. Natomiast na co dzień wspieram przedsiębiorców w działaniach w sieci, wspieram przy tworzeniu podcastów, przy ich montowaniu publikacji, ale także wspieram językowo biznesy w sieci, czyli pomagam tworzyć i tworzyć komunikację w social mediach, czyli tworzyć posty, treści na fanpage, na blogi, ale również komunikację w języku obcym po rosyjsku, bo to jest jednak mój główny kierunek. Jestem filologiem, tłumaczem języka rosyjskiego i jestem też dziennikarką, także dwa w jednym, więc wspieram językowo biznesy. Pomagam tworzyć treści w języku obcym, ale również wspieram i w takiej codziennej obsłudze biznesów, ale online. Czyli cała moja praca to jest sieć, szeroko pojęta. Pięknie, pięknie, pięknie. Słuchajcie, kto nie zna Agi, to niech żałuje, bo my tutaj, my znamy, prawda, i współpracujemy i mamy lepiej. Więc kochani, moje pytanie jest takie do Was. Napiszcie proszę, czy już rozpoczęliście historię, przygodę ze swoimi z podcastami, czy dopiero zaczynacie. Aga też stworzyła oprócz książki grupę wsparcia dla osób, które
które używają podcastu w swoim biznesie. I link do tej grupy również wkleimy Wam w komentarzu, żebyście mogli skorzystać z tej wiedzy. Mamy komentarz, Aga, zanim przejdziemy. Tutaj, no, żeby nie było, to najlepsza, best of the best, najlepsza z najlepszych, Karolina Brzuchalska mówi, że ma najlepiej. Skomentujesz? Ja myślę, że my wspólnie mamy najlepiej, dlatego że z jednej strony ja wspieram biznes Karoliny, natomiast Karolina też bardzo wspiera od samego początku mój biznes, bo od naszego wspólnego mentoringu rozpoczęła się w ogóle moja przygoda z własną działalnością, dlatego tutaj, no i nie ukrywam, Karolina jest też redaktorką mojej książki, więc miała bardzo duży udział w jej tworzeniu i myślę, że przeczytała ją więcej razy niż ja. To są historie. Ja mam również być przyjemność twoją klientką. To jest, ja mam podcast Miękko w biznesie i to właśnie Aga jest odpowiedzialna za to, jak ten podcast wygląda, za co jestem bardzo, bardzo wdzięczna. Także słuchajcie, tutaj jest ścisłe grono, mamy komentarze. Marta Magdalena Borkowska, wreszcie udało nam się dołączyć. Cieszymy się, bardzo się cieszymy. Okej, okay, witamy wszystkie osoby. Słuchajcie, Aga mówi, że tam być może poszedł nie ten link i próbowałyście wejść do studia, ja was wyrzucałam, przepraszam za takie grzeczne zachowanie, ale nie możemy tutaj być wszyscy, możecie być jako obserwatorzy, a nie w środku w studiu. Marta, witamy, Aneta, witamy. Hej, ja mam nazwę i wersję beta swojego intro. To Aneta, powiedz, jak się nazywa twój podcast? Pięknie, no ale z książką Agi teraz pójdzie raz, dwa. Zgadzam się, bo Aga wie, co robi. Karolina mówi, że nie tylko ona tutaj pracowała przy książce, ale również Gina Szy, tak się przedstawia w sieci. Tak, oczywiście, my tutaj całym zespołem pracowałyśmy nad książką, natomiast no nie jesteśmy w stanie się tu wszystkie w studiu pokazać, natomiast jak najbardziej tak, Karolina odpowiedzialna jest za redakcję całej książki oraz za piękne zdjęcie na okładce, ja wam pokażę, żeby nie było, moment. Właśnie, może książkę pokaż po prostu. To piękne zdjęcie tutaj na okładce, to jest zdjęcie właśnie autorstwa Karoliny, także Karolina odtworzyła w o wiele lepszym stylu moją wersję, taką samoróbkę, którą robiłam weekendowo kiedyś z mężem, żeby mieć, wiecie, taką wersję beta okładki, w ogóle jakiś taki zarys i stworzyłyśmy faktycznie no cudo, po prostu to jest cudo, natomiast Gina... Tak, jest odpowiedzialna, po prostu wykonała wspaniałą korektę książki i wiecie, to jest takie fajne uczucie, napisałam książkę, po czym oddałam dziewczynom i dostałam moją książkę, ale lepszą. I tak bym podsumowała pracę dziewczyn, naprawdę ten efekt, który wspólnie osiągnęłyśmy, łącznie oczywiście ze składaczem, to jest po prostu moim zdaniem petarda, naprawdę dziewczyny wykonały tutaj fantastyczną robotę. I to się absolutnie zgadza, dziewczyny też pracowały przy doskonale niedoskonałych, to jest właśnie ten team, który możecie obserwować w mediach społecznościowych. Aga, ale wróćmy do samej książki, kochani, zadawajcie pytania, Aga z przyjemnością na nie odpowie, a ja przechodzę do kolejnego pytania. Aneta mówi, wysłowiony podcast, czyli to jest twoja nazwa podcastu, piękna. Co, tak, ale Aneta sobie brała, ja przepraszam, że ci się wcinam, ale Aneta brała udział w moim wyzwaniu na grupie intro do podcastu i właśnie ten podcast, to intro, które powstało, to nie jest wersja beta, ono jest naprawdę świetne i powstało w tym wyzwaniu, więc ja jestem dumna mega, a Aneta też może być dumna, bo jest bardzo fajny początek historii. Cudnie, Aneta, gratulujemy, trzymamy kciuki za dalsze kroki w twoim podcaście, za kolejne odcinki i za podkręcenie swojego biznesu. Pytanie do ciebie, Aga, co było dla ciebie najtrudniejsze na początku podcastowej drogi, bo pewnie to pytanie również zadają sobie początkujący podcasterzy, którzy nas oglądają, będą oglądać i twoja społeczność. Najtrudniejsze było pokonanie tej myśli, że nie mam o czym opowiadać. Opowiadałam zresztą o tym w jednym z live'ów na temat mitów i przekonań, które nas powstrzymują przed podcastowaniem i to jest właśnie, ja przeszłam wszystkie chyba te mity największe, czyli przede wszystkim bałam się, że nie będę miała o czym opowiadać, że nikt tego nie będzie słuchał, chociaż to z drugiej strony też było okej, na początku przynajmniej, bo miałam mniejszą presję tego, że będę się
pokazywać nawet tylko głosem, ale jednak w sieci, bo co do sieci raz trafi, to już po prostu w niej zostaje. I przede wszystkim obawiałam się tego, że to, co ja chcę powiedzieć, to nie jest w ogóle nic takiego wyjątkowego, że to każdy wie i w sumie nie odkrywam Ameryki i nie miałam pomysłu, jak ten podcast też wykorzystać do tego, żeby wspierał mój biznes. To przyszło z czasem. Więc to były takie... Ja nie miałam problemu z tą montażową częścią, dlatego że jestem po dziennikarstwie. Z montażem się spotkałam po raz pierwszy ponad 10 lat temu na studiach, więc jakby to nie był mój stres. Natomiast stresem było dla mnie pokazać innym, że ja się tym podcastem zajmuję. Mhm. Okej. To jest tak zwana klątwa wiedzy, że jak my mamy już wiedzę na jakiś temat, to nam się wydaje, albo jak wchodzimy w nową działkę biznesu, czy zaczynamy się publicznie pokazywać, albo mówić o tym, co robimy, no to się okazuje, że zakładamy, że wszyscy już to wiedzą, wszyscy już o tym mówią, że to wcale nie jest takie odkrywcze. To jest nieprawda, bo każdy z nas jest wyjątkowy, ma wyjątkową wiedzę, wyjątkowe doświadczenie, osobowość i to właśnie nas chcą ludzie oglądać, słuchać i nasze treści konsumować. I to jest piękne. Zapraszamy Was do zadawania pytań, do pozostania do końca, ponieważ będzie niespodzianka. Kolejne pytanie, Aga. Jak długo powstawała książka? O, to jest bardzo trudne pytanie. Znaczy, odpowiedź nie jest skomplikowana, natomiast jest troszkę frustrująca, dlatego że ten proces trwa więcej niż się zakłada. Na początku myślałam, że największym i najdłuższym procesem będzie jej napisanie. Natomiast po tym, jak już ją napisałam, okazało się, że to jest tak naprawdę takie, wiecie, taki mini kawałek, a dopiero potem przychodzi ta druga część, czyli trzeba zderzyć się z całym procesem tworzenia książki jako produktu, tak? Bo to, co ja napisałam, musiało przejść przez Karolinę, musiało przejść przez Ginę, musiało przejść przez składacza, przeszło przez recenzentów, którzy też dali jakiś feedback i potem to wszystko trzeba było poskładać w całość. My się śmiejemy z dziewczynami, że wymieniałyśmy się mailami jak piłeczkami i po prostu litry kawy szły przy tym, jak wysyłałyśmy sobie nawzajem komentarze do poszczególnych rozdziałów, co trzeba zmienić. Ja się czasami, wiecie, tak zapierałam jak taki osioł, że ja czegoś po prostu nie wytnę z tej książki, bo tam absolutnie to tam musi być, a dziewczyny mi udowadniały, że to nie może tam być, a przynajmniej nie w taki sposób. I pamiętam, że najwięcej było takich komentarzy typu kolokwializm, napisz to inaczej. I to były takie moje myśli, Boże, jak inaczej? No, nie da się inaczej. Po czym się okazywało, że jednak się da. Także tak, najtrudniejsze, cały proces trwał tak naprawdę, wystartował już po researchu, już po zbadaniu potrzeb i tak dalej. Ja zaczęłam pisać książkę od listopada i pisałam ją 3 miesiące. Nie codziennie, ale w miarę konsekwentnie, chociaż utknęłam w jednym miejscu, więc książka powstawała od listopada do końca stycznia i od lutego do, jak widzicie, praktycznie lipca trwał cały ten proces, aż wreszcie mam ją ja w rękach i niektórzy z Was już wiem, że swoje też egzemplarze mają. Gabriela Gabol, gratuluję Ci. Dziękuję pięknie. Gratuluję Ci. Powiedziałaś, Aga, po zbadaniu... ogromne gratulacje. Po zbadaniu grupy docelowej, po zbadaniu potrzeb, ja bym się cofnęła, bo ja tutaj mam fiksację biznesową, ja bym się cofnęła, skąd w ogóle pomysł na to, żeby napisać książkę w Twoim biznesie. Bo często jakiś element naszego biznesu, często ten, który jest naszą pasją, wynika z naszej pasji, zostaje wyróżnikiem tego biznesu. U Ciebie też tak było. Więc dlaczego zdecydowałaś się na książkę i na przykład na kurs online, albo na jakąś inną formę, na przykład mastermindu? Z jednej strony wynikało to z tego, że sama wolę książki i jeśli już mam się uczyć czegoś w jakiś sposób, jak uczę się nowych narzędzi, oczywiście pomijając narzędzia online, które siłą rzeczy trzeba poznawać, na przykład na komputerze, to wolę uczyć się z książki, którą mam w dłoniach, którą mogę ze sobą wszędzie zabrać, niż korzystać z kursu, który wymaga ode mnie na przykład logowania się gdzieś, poświęcania czasu na oglądanie wideo, na wykonywanie ćwiczeń przy komputerze. Książka jest dla mnie takim przyjacielem. Mogę ją wziąć, mogę w każdej chwili przewertować, mogę coś sobie podkreślić i jest dla mnie takim, nawet taka książka jak moja jest dla mnie bardziej workbookiem, bo mogę sobie z nią pracować zawsze i wszędzie i ja po prostu książki kocham. Nie wyobrażam sobie, że mój produkt, przynajmniej ten pierwszy, nie miałby być książką. Myślę też, że
po takim wstępnym researchu, który robiłam, stwierdziłam, że na rynku naprawdę są fajne kursy dla podcasterów i naprawdę są fajne kursy. Przepraszam, ja tu mam za ścianą moje dziecko, które zasypia, więc jakiekolwiek efekty akustyczne to jest po prostu życie. Natomiast faktycznie są fajne kursy na rynku. One oczywiście, gdybym stworzyła kurs, byłby pewnie inny. Ale stwierdziłam, że skoro kursy są, że skoro są konsultacje, bo sama też jak rozpoczynałam przygodę z podcastowaniem, korzystałam z konsultacji podcastowych, no to podjęłam decyzję, że chcę stworzyć coś innego. I padło na książkę, dlatego że uważam, że książka jest świetnym narzędziem, które buduje taką pozycję specjalisty w danej dziedzinie. Jednak jak ktoś już się zebrał, zgromadził materiał, poświęcił czas, napisał książkę, to faktycznie coś musi mieć w niej do powiedzenia, to po pierwsze, a po drugie to jest taki namacalny dowód tego, ja ją mogę wziąć po prostu do ręki i pokazać, tu jest moja wiedza, tu jest moje doświadczenie, ja je tu mam. I myślę, że dlatego to jest książka. Jestem z Ciebie przedumna. Kochani, następne pytanie do Agi brzmi, jak długo powstawała książka? I następne pytanie, czy ciężko Ci się ją pisało? Tak. Nie będę ukrywać, że tak, dlatego że część materiałów, które znajdują się w książce, są to materiały, które w jakiejś mniejszej, bardziej zwięzłej formie prezentowałam już i w podcaście, prezentowałam w artykułach blogowych, we wpisach i to wszystko trzeba było zebrać do kupy, kolokwialnie rzecz ujmując, rozszerzyć, poszerzyć o badania, o jakąś szerszą ekspertyzę, o różne punkty widzenia, bo to była tylko pewna moja subiektywna, taki fragment tego, co chciałam przekazać, ale w pisaniu własnej książki najtrudniejsze jest to, że chce się, żeby każde zdanie było po prostu idealne. I nie potrafiłam sobie bardzo długo pozwolić na taki luz w tym pisaniu, że najwyżej się to potem zmieni, że ja mogę po prostu napisać rozdział i potem go poprawić, a ja chciałam od razu akapit po akapicie, one musiały być perfekcyjne i to zajmowało tyle czasu, że nie mogłam ruszyć z tym i tak naprawdę jak już przebrnęłam przez ten najtrudniejszy dla mnie moment, czyli to przejście od tego perfekcyjnego tworzenia zdań do pisania faktycznie treści, czyli tego, co będzie merytoryki, tego, co będzie kluczowe dla odbiorcy, no to te pierwsze 2 miesiące zleciały mi na pierwszych 2 rozdziałach, a potem cała reszta książki powstała w 3 miesiącu i to już po prostu poszło. Kochani, czyli jeżeli piszecie książkę, to piszecie byle jak, potem zespół to redaguje, korektuje. Nie przejmujcie się szczegółami, najważniejsza jest analiza, treść i żeby napisać, reszta szczegóły. No i to jest bardzo trudne. To jest trudne, zwłaszcza jak się jest perfekcjonistą i chciałoby się, żeby to było po prostu takie dopieszczone, idealne od razu, a dziewczyny już na mnie krzyczały, weź ty to zostaw, oddaj nam już i przestań poprawiać. Pamiętam, że wysłałam dziewczynom pierwszą jeszcze wersję do redakcji, do Karoliny, po czym jeszcze stwierdziłam, nie dam im takiego, jeszcze to poprawię i zaczęłam poprawiać na tej pierwszej wersji, zaczęły na mnie krzyczeć, weź ty to zostaw i w ogóle nie ruszaj, nie tykaj, my ci to prześlemy i powiemy, co ty masz zmieniać, a nie, że ty tu będziesz teraz po prostu tak, jeszcze 15 razy 15 wersji robić. Bo tak to nigdy się nie wyda książki, tak można ją po prostu pisać 2 lata albo 10. Karolina mówi, coś w tym jest. Gina, że Agnieszka jest mistrzynią opowieści, potrafi pięknie opowiadać. Zgadzam się absolutnie. Ania Brzyńska mówi, pani Agnieszko, co teraz zrobiłaby pani inaczej w procesie pisania książki? Nie wiem, czy zrobiłabym coś inaczej. Inaczej bym rozłożyła czas. Dlatego, że ja sobie postawiłam pewien deadline, że ta książka powstanie, ona miała wyjść pierwotnie, ja wam zdradzę, ona miała wyjść pierwotnie 22 kwietnia dokładnie. To był mój taki prezent dla samej siebie na urodziny. I już tak mniej więcej jak oddałam skład do redakcji, znaczy skład do redakcji, pierwszą wersję do redakcji, to już wiedziałam, że nie będzie to 22 kwietnia. I pokazanie samej sobie, jakby
musiałam przeboleć to, że ja nie dowiozę na czas, tak? Jakby w mojej pracy codziennej kluczowy jest deadline i dowożenie zadań na czas, a tutaj sama sobie tego zadania po prostu nie dowiozłam i inaczej bym to sobie rozplanowała. Przede wszystkim dałabym sobie więcej czasu, chociaż z drugiej strony to też jest pewna pułapka, bo gdybym dała sobie więcej czasu, to być może by ta książka po prostu też nie powstała, bo bym myślała, że mam jeszcze a tu miesiąc, a tu tydzień, a tu jeszcze trochę, a tak po prostu się spięłam, tylko mogłam nie komunikować, kiedy ona powstanie głośno, bo zamiast mnie to zmotywować, to mnie to demotywowało w trakcie, że ja tutaj już zapowiedziałam, że ona będzie, a jednak jeszcze jej nie ma i to było najbardziej frustrujące, że ja zawodzę nie tylko siebie, ale osoby, które skorzystały z przedsprzedaży i one już czekały, a ja musiałam po prostu przecierpieć, że to wszystko tyle trwa. Ale książka jest, już dojechała do wielu osób, reszta czeka i będą niespodzianki na koniec zostańcie z nami do końca, udostępnijcie proszę ten live, żeby jak najwięcej osób mogło skorzystać z tych niespodzianek, które Agnieszka przygotowała na sam koniec. Kolejne pytanie, na jakie trudności napotkałaś podczas pisania książki? Myślę, że częściowo już odpowiedziałaś na to pytanie, ale myślę, że może coś tam jeszcze się znajdzie. Trudności techniczne. Co tu dużo mówić, trudności techniczne związane z podcastem, dlatego że ja jestem praktykiem, ale jestem dziennikarką, czyli nie zajmuję się zawodowo realizacją dźwięku i musiałam w jakiś sposób tę część opisać dla osób, które tak jak ja nie posługują się językiem technicznym, bo ja wiem, jak mam coś wykonać, kiedy montuję podcast, wiem, jakie czynności, kroki po kolei trzeba zrobić, żeby w efekcie on brzmiał dobrze. Natomiast nie używam do tego specjalistycznego, branżowego języka, żeby komuś wytłumaczyć i tak samo chciałam przedstawić to w książce, tak jak ja rozumiem dane pojęcia i czasami musiałam zrobić krok wstecz, żeby sobie przypomnieć, jak ja się uczyłam pewnych rzeczy, żeby wytłumaczyć je komuś innemu, bo jak coś robimy automatycznie tak naprawdę na co dzień, to się nie zastanawiamy na przykład, co to jest kompresja dźwięku albo co to są jakieś, nie wiem, decybele i tak dalej, ale kiedy już ktoś pyta, to trzeba mu to wyjaśnić. I tutaj też było dużo uwag w redakcji, napisz to łatwiej, napisz to tak, żeby ta druga osoba zrozumiała, bo ja coś czytałam i wydawało mi się, no jak, no przecież to jest oczywiste to, co tu jest napisane, ale potem musiałam zrobić krok do tyłu, a gdybym dostała pierwszy raz program, czyli faktycznie to by było takie oczywiste, co ja mam w tym programie zrobić. I tutaj się tak naprawdę czkawką odbija pisanie książki dla osoby dorosłej, która też w konkretny sposób przyswaja wiedzę i trzeba ją też tak podać, żeby ona to wszystko zrozumiała. Na przykład ja sobie założyłam, że wszyscy wiedzą, co to znaczy, że muzyka jest na licencji Creative Commons, albo że wszyscy wiedzą, co to jest royalty free i tak dalej. Natomiast nie każdy to wie. I tu trzeba było tak zastanowić się, no dobrze, to, że ja wiem, co to jest ścieżka mono, ścieżka stereo, jak się łączy dźwięki i tak dalej, to nie znaczy, że wszyscy, którzy zaczynają przygodę z podcastem, to wiedzą. I tak, to były te momenty, które mi sprawiały mnóstwo problemów, żeby to wytłumaczyć jeszcze przejrzyściej. Ale myślę, że w efekcie osiągnęłam to, co chciałam. Osiągnęłaś. Agnieszko, Aneta pyta, co zrobiłabyś inaczej, gdybyś jeszcze raz zaczynała nagrywać podcast? Jakie błędy początkującego podcastera? Jeżeli chodzi o to, żebyś wymieniła. Myślę, że nie zrobiłabym nic inaczej, bo te błędy, które popełniłam, dobrze, że je popełniłam, bo dzięki nim teraz wiem, co mogę zrobić lepiej. Natomiast jeśli chodzi o te błędy, które popełniają początkujący podcasterzy, które widzę na przykład u osób, które zaczynają ze mną współpracę, a potem okazuje się, że coś tam jednak nie wychodzi, to przede wszystkim jest dobre przygotowanie na początku. To nie wystarczy tak naprawdę, znaczy żeby zacząć wystarczy nam mikrofon, wystarczy nam nasz głos i jedziemy. Z jednej strony tak, ale jeżeli chcemy faktycznie wykorzystywać podcast w biznesie i chcemy, żeby on wspierał naszą markę, nasze działania, nasze produkty, budował naszą ekspertyzę, to my musimy przemyśleć ten podcast. My musimy na początek założyć, ile my mamy czasu w ogóle na przygotowania, czyli czy będziemy wypuszczać co tydzień, czy wystarczy nam czasu, żeby wypuszczać co miesiąc albo co dwa tygodnie, czy chcemy nagrywać sami, czy z gośćmi, gdzie my to będziemy nagrywać.
nagrywać, kiedy będziemy wypuszczać te odcinki, jak je będziemy promować. Tych pytań na początek, do kogo w ogóle będziemy mówić, to jest kluczowy w ogóle aspekt, tak, do kogo i o czym. I jeżeli nie przygotujemy sobie tego wszystkiego na początku, na przykład nie zrobimy sobie takiej mapy myśli, nie rozpiszemy tematów i tak dalej, tego takiego zarysu podcastu, no to tej motywacji takiej będę nagrywać, będzie super, wystarczy nam powiedzmy na 4-6 odcinków, a potem przyjdzie moment kryzysu i jeżeli nie mamy tego planu, no to nam ten podcast siądzie. No bo opuszczę tydzień, opuszczę drugi, a potem już nie mamy tego rytmu, nie mamy tego harmonogramu. To jest, łatwo jest zacząć, ale żeby ten podcast faktycznie spełniał swój cel, to trzeba zacząć z głową. Pięknie. Planowanie to podstawa i myślę, że nie tylko w podcaście, ale również w biznesie i w planowanie komunikacji, planowanie swoich działań i również planowanie napisania książki w swoim biznesie, więc to jest piękna odpowiedź. Mam nadzieję, że odpowiedziałaś na to pytanie w pełni. Aneto, powiedz, jeżeli jest inaczej. Kolejne pytanie do Ciebie, Agnieszko. Dla kogo będzie książka pomocna? Komu i w czym będzie pomocna? Na pewno będzie pomocna dla osób, które są na początku drogi i nigdy nie miały do czynienia z podcastem, a chcą wiedzieć, jak go wykorzystać do wspierania swoich celów. Jak w ogóle zacząć? Bo to nie jest tak, że moja książka jest tylko dla biznesmenów czy dla osób, które mają firmy i chcą wykorzystać podcast w działaniach biznesowych. Tak naprawdę myślę, że każda osoba, która myśli o podcaście, na przykład nawet o podcaście jako hobby, może z niej skorzystać, dlatego że tam jest krok po kroku, od A do Z, cała ta ścieżka, od pierwszego pomysłu aż do opublikowania, promocji i wszystkich materiałów związanych z podcastem opisana i rozdziałami oczywiście, ale krok po kroku wszystko, czyli jaki sprzęt wybrać, gdzie nagrywać, jak montować, gdzie szukać pomocy, jeśli nie jesteśmy w stanie czegoś zrobić sami. Starałam się, żeby osoba, która przeczyta tę książkę, po jej zakończeniu miała w rękach wszystkie, i w głowie oczywiście, wszystkie narzędzia niezbędne do tego, żeby samodzielnie ten podcast stworzyć. To, czego będzie chciała stworzyć, to już jest inna sprawa, bo może ktoś będzie chciał skorzystać z pomocy, albo ma już taką pomoc, natomiast dostarczam narzędzi, które pozwalają to zrobić samodzielnie i też dostarczam narzędzi, które pokazują, jak planować ten podcast, czyli jak go wplatać do swojej komunikacji już później, kiedy on jest już na świecie, wyszedł w eter, czy jest na Spotify i wszędzie, gdzie trzeba, żeby się pojawiał, ale też jakie materiały tworzyć, żeby go wykorzystać, żeby to nie był tylko dźwięk, żeby też zadbać o osoby, które, o naszych klientów, czy odbiorców, czy słuchaczy, którzy wolą też wzrokowo mieć z nami kontakt. Jak wykorzystywać te treści, żeby one żyły dłużej, a nie tylko w tym dniu, kiedy my wypuszczamy podcast, bo nam się wydaje, nagraliśmy, wszyscy będą słuchać, po tygodniu tam będzie 4000 odsłuchów. A tak naprawdę, jeśli nie zadbamy o tę drugą część, czyli o promocję naszego podcastu, no to on sobie tam gdzieś w eterze będzie, jak te setki innych odcinków, które codziennie wychodzą. Ja wam coś powiem. Czy uwierzycie, że Agnieszka pisze o sobie w swoich postach, że nie lubi występować, jest introwertyczna i nie bardzo się lubi pokazywać publicznie? A widzisz, jakie mam duże oczy? Kochani, czyli jeżeli początkujecie w swoim biznesie i jeszcze robicie mnóstwo rzeczy sami go ogarniacie i czy chcecie go wykorzystać jako pomoc w budowaniu własnego biznesu, w zdobywaniu klientów, w budowaniu własnej marki, czy marki własnego biznesu, to książka Agnieszki jest kompletnym podręcznikiem, który poprowadzi Was w prosty sposób, krok po kroku i pokaże, jak wykorzystać podcast, jak go zaplanować, jak zmontować i jak go wypromować, czyli tak naprawdę ten podręcznik jest absolutnie kompletny i to jest naprawdę, jak za taką wiedzę, to ta cena jest naprawdę drobiazgiem. Ja tylko tak mówię, mamy też tutaj link do zakupu książki do strony Agnieszki, wejdźcie sobie wingperson.pl i tam sklep i książka i tę książkę możecie już kupić w sklepie. Pytanie kolejne, zadawajcie pytania Agnieszce, jest okazja, bo niewiele osób dzieli się tak specjalistyczną i profesjonalną wiedzą zupełnie bezpłatnie za free, i potem trzeba będzie płacić za konsultację. Ale tego po prostu tak mówię, żebyście zadawali pytania i korzystali z okazji. Agnieszko, kto Cię wspierał podczas pisania książki?
O, wspierało mnie mnóstwo osób. Myślę, że nie byłam w stanie podziękować wszystkim, ale bardzo się starałam. Na pewno bardzo wspierał mnie, dwa zespoły mnie w sumie wspierały. Wspierał mnie zespół Pretty Well Done, czyli Karolina i Gina, które nie tylko wykonały redakcję i korektę, to jest ta taka jedna część, oczywiście mega istotna dla książki, natomiast też wspierały mnie bardzo, ale też bardzo mi dawały dużego kopniaka i ciągle mówiły, że pośpiesz się, no zacznij, bo cię ktoś wyprzedzi, to po pierwsze, a po drugie, bo ty masz co powiedzieć, bo ja miałam te obawy, no ale o czym ja będę opowiadać, to co ja mówię, to wiedzą wszyscy. A dziewczyny, nie, masz stworzyć, jesteś gotowa, masz pisać i też mnie tak naprawdę odciążały od zadań biznesowych w międzyczasie, bo brały też na siebie więcej zadań, żebym ja miała czas na pisanie tej książki. Z drugiej strony bardzo wspierał mnie mój zespół Wing Person, czyli moje dziewczyny Ola, Marta i Agnieszka, które też brały na siebie po pierwsze zadania dla klientów, ale po drugie też przygotowywały dla mnie, czy to researche do jakichś zestawienia, wyciągały dla mnie raporty, które potrzebowałam, żeby po prostu wykorzystać je w książce. Ola też stworzyła pięknych parę załączników graficznych do książki, także i do narzędziownika online, także myślę, że tutaj moje dwa zespoły, w których żyję w takim na co dzień rozerwaniu trochę, bo jest Wing Person, ale jest przecież też Pretty Well Done, to było moje wielkie wsparcie. Oczywiście nie mówię tutaj o rodzinie, rodzina też bardzo mnie wspierała, bo musiała, bo jak ja wpadałam w szał, po prostu świat przestawał istnieć i trzeba było, nie wiem, koty nakarmić, dziecko nakarmić i w ogóle, także jak najbardziej. No i oczywiście nie obyłoby się, nie byłoby tej premiery bez Agaty, która mnie po prostu prowadziła przez cały proces coachingowy i też tłukła mi do głowy, że nie wszystko musi być perfekcyjne i że ta książka powstanie, tak? Bo ja mam to wszystko w głowie, tylko muszę to przelać i muszę z siebie wyrzucić i wszyscy mi kazali to z siebie wreszcie wyrzucić i napisać, ale tak, książka jest jednym też z jakby z elementów naszego procesu z Agatą, więc Agata była opiekunem moich działań biznesowych w tym czasie i też pomagała mi logistycznie wszystko planować. Słuchaj, z wielką przyjemnością, Aga, to jest dla mnie ogromna przyjemność i cieszę się, że zaiskrzyło, że podjęłaś decyzję w procesie Zrób sobie biznes, ale zobaczcie, kochani, ile pracy Aga włożyła w samo pisanie książki, ile pracy decyzyjnej, ile przekonań musiała swoich, które ją ograniczały, skruszyć, żeby podjąć działania i ile osób ją wspierało technicznie. Więc to, co jest fajne, to jest fajna współpraca zespołowa, jak jest decyzja i masz fajnych ludzi wokół siebie, to zrealizujesz każdy cel, czego Aga jest pięknym, pięknym przykładem. To nie jest jej jedyny cel, ale taki widoczny i namacalny, kolejne się realizują i biznes się rozwija i to jest dla mnie olbrzymia przyjemność, że również mogę ci towarzyszyć. No a zespoły, no to jest baza i to jest coś, bez czego książka by pewnie powstawała o wiele, wiele dłużej i, tak. I w większych bólach by się rodziła. Ja tylko dodam, że ja nie jestem specjalistką od self-publishingu absolutnie, więc korzystałam też z bardzo bogatego doświadczenia Karoliny Brzuchalskiej, która o self-publishingu wie ojoj i jeszcze więcej. Ja pracowałam wcześniej w wydawnictwach, w sumie współpracowałam z trzema wydawnictwami, ale jako tłumacz, więc miałam jakieś pojęcie, może nawet i spore o tworzeniu książek, ale w ramach wydawnictwa. Natomiast wydanie książki samodzielnie to jest zupełnie inna bajka i tutaj bardzo się wspierałam też wiedzą i ekspertyzą Karoliny. Okej, w takim razie komu pierwszemu dałaś do przeczytania książkę? Tutaj muszę najpierw skłamać, a potem powiedzieć, jak było. Dlatego, że obiecałam mojemu dziecku, on czytał ze mną pytania, zanim się zaczął ten live, to czytałam pytania, próbowałam się też przygotować trochę do tego, co będę mówić. I mój synek powiedział, że ja muszę powiedzieć, że pierwsza książka, która przyszła z tych wielkich paczek, to poszła do niego, to jest jego egzemplarz i ja go tylko dzisiaj pożyczyłam. Więc to jest wersja, którą miałam wam przekazać. Natomiast jeśli chodzi o czytanie książki, to pierwszą osobą, która ją czytała, w sumie jednocześnie, bo czytała Karolina jako pierwsza, jako redaktor, ale jednocześnie też wysłałam książkę do recenzentów i to było 6 osób,
zupełnie różnych, na różnym etapie też, ponieważ chciałam mieć bardzo szeroki rozstrzał opinii na temat książki, więc znaleźli się w tej grupie i podcasterzy, doświadczeni podcasterzy, i przedsiębiorcy, którzy są na początku tworzenia biznesu, którzy nie mają podcastu, ale też doświadczeni przedsiębiorcy, którzy podcast wykorzystują, oraz mój wykładowca z Uniwersytetu Wrocławskiego, który po pierwsze jest pisarzem, po drugie zaraził mnie tym bakcylem do radia, do studia, do montowania, więc ten przekrój tych osób był bardzo duży i te osoby dostały książkę jednocześnie. Kto skończył pierwszy, tego niestety nie wiem, ale to byli moi pierwsi czytelnicy. I mój syn, bo czytam mu na dobranoc, ja każe sobie czytać wybrane fragmenty, no oczywiście. Słuchajcie, wersja numer jeden jest taka, że dziecko przeczytało pierwszą, było pierwszym czytelnikiem i przy tym zostajemy. Reszta jest mniej istotna. Tak. Aga, co znajdziemy w książce? Jakie konkretnie rozdziały? Już też częściowo odpowiedziałaś na to pytanie, odpowiadając do czego i komu się może przydać ta książka, ale może jest jeszcze coś, o czym nie powiedziałaś, a co może się przydać wszystkim, którzy nas oglądają i będą oglądać później. Ja wam tutaj tak w skrócie tylko pokażę, no się pewnie będzie widać odwrotnie, nie? Ale tych rozdziałów może nie jest dużo, ale one są bardzo naszpikowane. Jest dużo podrozdziałów. Dlatego, że książka miała przeprowadzić faktycznie przez każdy krok. Więc na początku jest, zderzamy się z podcastem, czyli w ogóle określamy, dla kogo jest podcast, kto może z niego skorzystać, dlaczego warto go wykorzystać w biznesie, w jaki sposób go wykorzystać. Jest też zderzenie z tym, czego my chcemy, jaki jest nasz cel, do czego chcemy ten podcast, do czego chcemy go używać i co, o czym chcemy w nim opowiadać. Ale również skupiamy się bardzo na odbiorcy, czyli na osobach, do których de facto będziemy mówić i które mają skorzystać z tego, że my będziemy ten podcast nagrywać, dlatego że nasz odbiorca jest tak naprawdę sercem naszego podcastu. To do niego mówimy, jego problemy rozwiązujemy. On będzie potem dzięki temu ambasadorem naszej marki, jak to można ładnie powiedzieć, będzie o nas opowiadał, nas polecał i będzie z nami w tej coraz bliższej relacji, będzie chciał z nami obcować coraz więcej. Więc to jest wstęp. Oprócz tego mamy kolejne rozdziały, które krok po kroku nas przeprowadzają przez ten proces. Od wyboru sprzętu, określenia tematów, samego nagrania, czy to solo, czy z gościem. Są tam wskazówki, jak nagrywać, jak przygotować gościa do nagrania, siebie jak przygotować oczywiście. Następnie montujemy krok po kroku i cały proces postprodukcji, czyli jakie treści tworzyć na podstawie podcastu, jak zadbać o tę wizualną stronę podcastu, bo to nie tylko dźwięk, to także obraz, czyli jakie grafiki stworzyć, jak planować ten podcast. I takim bonusem, o którym tutaj dzisiaj na pewno nie powiedziałyśmy, jest ostatni rozdział, czyli podcast w języku obcym. W jaki sposób wykorzystać podcast do tego, żeby wyjść poza nasz polski tutaj biznes i wyjść na arenę międzynarodową, tak? Czyli na przykład jak poszukiwać klientów za granicą albo pokazać się zagranicznym przedsiębiorcom za pomocą podcastu. Pięknie. Zobaczcie, że takie uniwersalne narzędzie, jakim jest podcast, kiedy pracujemy zdalnie, kiedy pracujemy online i kiedy jesteśmy introwertykami jak Aga, jak tutaj widzicie, i mało mówimy, trochę sobie żartuję, ale ja się często spotykam też tutaj w pracy ze swoimi klientami z tym, że introwertyk to nie może tego i tamtego. Widziałam w postach, że piszesz o tym i że jesteś świetnym przykładem, Aga, na to, że będąc introwertykiem można świetnie pisać, świetnie prowadzić swój biznes, świetnie obsługiwać klientów i przełamywać również swoje ograniczenia, jeżeli chodzi o wystąpienia publiczne, jeżeli chodzi o nagrywanie podcastów. I myślę, że wiele osób będzie brało z ciebie absolutny przykład, ponieważ pokazujesz to w rewelacyjny sposób, jak to zrobić. I specjalnie tutaj robię to trochę pół żartem, pół serio, żeby też jak najwięcej osób, jak patrzy na ciebie, mogło się tobą zainspirować, twoim przykładem i pójść w twoje ślady. Ja ci ogromnie gratuluję, bo to są stereotypy, że introwertyk nie może, albo nie powinien, albo mu nie wypada, albo nigdy nie. No to pokazuje, Aga wam pokazuje, że to jest absolutna nieprawda.
Możecie mojego kota tutaj słyszeć, ja tak tylko dodam, bo on bardzo chce wyjść i nie mogę niestety wypuścić. Natomiast jeszcze do tego introwertyzmu ja jedno słowo chciałam dodać, bo to, że ja mówię o introwertyzmie w podcaście, to jest jedno, o tym, jak introwertyk może prowadzić swój podcast, dlatego że wiem, że mówienie dla wielu osób sprawia problem, zwłaszcza jeśli myślimy, że ktoś nas słucha, ale jeśli chodzi w ogóle o introwertyzm w biznesie, to muszę tutaj oddać, że pierwsza o tym mówiła Karolina Brzuchalska w swoim podcaście, co we freelance tak. piszczy. I Karolina też bardzo dużo mówi na temat tego, jak introwertyk może prowadzić biznes, bo ja nie mówię w podcaście o prowadzeniu biznesu, tylko o nagrywaniu podcastu i o pracy z językiem obcym i o introwertyzmie w podcaście. Natomiast jeśli chodzi o, chcecie więcej o samym introwertyzmie w biznesie, jak prowadzić biznes będąc introwertykiem, koniecznie zajrzyjcie i posłuchajcie treści, które tworzy Karolina. Ja się na nich też bardzo wzoruję, bo one mi pomagają zwyczajnie. Jako introwertyk mam dużo zagwozdek w biznesie i tutaj, jeśli o to chodzi, to Karolina mi bardzo w tym pomaga. Ja tam nie widzę introwertyzmu, bo to takie mam wrażenie, że to jest jakaś klątwa i coś złego. Nie, to jest po prostu cecha osobowości i oczywiście można ją również świetnie wykorzystać. Natomiast tak, potwierdzam, Karolina, co we freelance piszczy, ma piękny podcast i tutaj możecie również mnóstwo interesujących treści odnośnie prowadzenia biznesu dla siebie wziąć również o podcaście. A tutaj ktoś tak nam coś... Na kota. Słuchajcie, Aga teraz wypuści kota, Karolina mówi, jako introwertyk potwierdzam i dziękuję. Podcast Karoliny, co we freelance piszczy, Karolina jest prekursorem, jeżeli chodzi o prowadzenie zdalnych agencji oraz bycie wirtualną asystentką, wirtualnym office i project managerem. Numer jeden w Polsce, nie ma drugiej takiej osoby, napisała dwie książki na ten temat i tutaj z kolei wspierają zespół Agi. Słuchajcie, jesteśmy wszyscy w jednej wielkiej wirtualnej rodzinie. Ja tylko dodam, że ja jestem pierwszą słuchaczką podcastu Karoliny, dlatego że mam przyjemność go montować. Dlatego też to jest piękne w podcaście i jeśli ktoś się zastanawia, czy warto, czy nie warto, ja uwielbiam montować podcasty właśnie za to, że czuję się zawsze jak pierwszy słuchacz. Jestem pierwszą osobą, która jest takim powiernikiem tego podcastera i mam przyjemność być z nim w tej relacji. To jest mój czas, kiedy mam wrażenie, że on mówi tylko do mnie. I teraz wyobraźcie sobie, że wasz słuchacz, on czuje, że wy mówicie tylko do niego, prosto do ucha, prosto do serca, do głowy i macie realny wpływ na to, co on zrobi i możecie jakoś zmienić komfort jego życia. Wyobraźcie sobie, jaki to jest potencjał biznesowy, naprawdę, ogromny. Słuchajcie, moc, tak? To jest to, o czym też piszesz w książce, że tak naprawdę dzięki podcastom, dzięki temu, że trafiamy bezpośrednio do ucha naszego odbiorcy, naszego klienta, potencjalnego klienta, tak naprawdę nawiązujemy z nim bardzo bliską, wręcz intymną relację. I dzięki temu podcasty są czymś, co pozwala maksymalnie szybko skrócić dystans, dać się poznać i zaprosić do swojego świata, swoją społeczność, swoich potencjalnych klientów i ty to pięknie robisz. Karolina również to pięknie robi. Słuchajcie, nic tylko brać przykład z dziewczyn i korzystać z wiedzy, która jest zawarta w książce Agi. Pytanie, czy są w książce... Albo moment, bo mamy komentarze, zanim przejdziemy dalej, tylko się przeczę. Karolina, że to jakieś mafie, nie wiem, co tutaj chodzi z tą mafią, w ogóle nie rozumiem. Mówi się rodzina, po włosku mafia w nawiasie, jedyną kucharzystką. I moją ulubioną, ojej, jak słodko. Jak słodko, kochani. Słuchajcie, teraz kolejne pytanie, Aga, do ciebie. Czy są ćwiczenia do wykonania w książce? Jest mnóstwo pytań. Jeżeli ktoś mnie zna, tak jak znają mnie moje zespoły i moi klienci, to ja uwielbiam zadawać pytania. Pytania są dla mnie źródłem wiedzy i redukują mój stres. Jeżeli mam się czymś zająć, to muszę najpierw wyczerpać mój zasób pytań i dopiero przechodzę do działania, bo ja po prostu wszystko muszę wiedzieć. I to samo, jeśli chodzi o książkę, tam jest bardzo dużo pytań.
które trzeba sobie zadać na początku oraz w trakcie, żeby wykonać tę pierwszą pracę i już potem, żeby ten podcast szedł niejako z górki, bo jego można zautomatyzować bardzo, tylko trzeba najpierw wykonać pewną pracę. Także jest mnóstwo pytań. O, i Agata mi zniknęła, mam nadzieję, że wróci. Także tak, jestem mistrzynią zadawania pytań. I w książce zadaję bardzo dużo pytań, które mają na celu tak naprawdę uświadomić czytelnikowi, w jaki sposób stworzyć podcast, dlaczego, po co, czyli powinien sobie na początek odpowiedzieć na te kluczowe pytania, które pomogą mu stworzyć audycję, taką, która wesprze jego działania, ale będzie też pomocna dla odbiorców, czyli będzie, o, jesteś, czyli będzie dostarczać wskazówek. Tak, więc pytania. Tak jak w międzyczasie zdążyłam powiedzieć, w książce jest dużo pytań, które trzeba sobie zadać, ale ćwiczeń jako takich, takich, że jest miejsce też powiedzmy na to, żeby je wykonać, nie ma, są pytania i są wskazówki, jak coś zrobić, krok po kroku. Czyli najpierw sobie zadajemy w pierwszym rozdziale i we wstępie bardzo dużo pytań, a potem przechodzimy do konkretów i konkretnie krok po kroku idziemy razem, działamy i tworzymy podcast. Mamy pytanie, czy będziesz od Karoliny, czy będziesz nagrywać wywiady w swoim podcaście, by wykorzystywać tę moc pytania? To mówi matka chrzestna mafii. Jeśli chodzi o wywiady, to mam na swoim koncie dwa w tej chwili. Ja nie mam nic do wywiadów oczywiście, natomiast bardzo lubię opowiadać historię i podcast solo to jest coś, co do mnie bardzo przemawia i fajnie się czuję w tym formacie. To jest moja przestrzeń na to, żeby dzielić się wiedzą, wskazówkami, ale też rzeczami, które mi nie wychodzą i chciałabym komuś pokazać, dlaczego i jak to można zrobić lepiej, inaczej. Natomiast tak, i już całkiem niedługo ukaże się kolejny wywiad, który nie zdradzę Wam za dużo, bo to jest niespodzianka, ale będzie trochę o rozgrzewce podcastera i o tym, jak się przygotować do pracy z mikrofonem. I to będzie wywiad, naprawdę wyszedł tak, że powiem, że jestem bardzo zadowolona. Tak, myślę o wywiadach, natomiast nieregularnie, raczej powiedzmy raz w miesiącu, raz na dwa miesiące mam taką listę gości, których chciałabym zaprosić i oczywiście pewnie do tego dojdzie. Na pewno Agata wie, że jest na tej liście i musi dojść do naszego wspólnego podcastu wreszcie. Natomiast tak, będę na pewno wykorzystywać moc pytań, dlatego że pytania to jest dla mnie podstawa mojej egzystencji. I bez nich po prostu się żyć nie da. Ja jestem oczywiście Zosią samością i lubię szukać rozwiązań samodzielnie, natomiast jeśli chodzi o codzienność, to ja potrzebuję odpowiedzi na moje pytania, żeby po prostu móc działać. I działać skutecznie, i działać lepiej. Gina pisze, czekam bardzo na podcasty Agi, szczególnie na wywiady. No, ja też czekam. Jeden będzie już naprawdę niedługo. Okej. Kochani, zadawajcie dalej pytania, bo dobrze nam się rozmawia. Mam nadzieję, że mnie internet nie wyrzuci i dotrwamy do końca w tym pięknym internetowym świecie. Jak powstał pomysł na okładkę? Kolejny pomysł na okładkę, kolejne pytanie do ciebie, Aga. To jest fajne pytanie, dlatego że wizję okładki miałam, natomiast wymyśliłam sobie, najpierw chciałam wykonać sesję biznesową, taką profesjonalną w studiu i tak dalej, po czym stwierdziłam, a po co? Zrobimy to samodzielnie, a propos tej Zosi samości. Tak, zrobimy to samodzielnie, więc wraz z mężem robiliśmy okładkę próbną, próbując znaleźć w naszym 48-metrowym mieszkaniu kawałek białej ściany, takiej bez niczego, że nie ma łóżka, nie ma kartonów, nie ma książek i tak dalej. I znaleźliśmy dokładnie 60 cm w sypialni. I na tych 60 centymetrach umieściliśmy biurko, laptop i tak dalej, czyli te takie gadżety, które myślę, że powinny się na takiej okładce znaleźć. I tak, chciałam się pokazać na tej okładce, tak mój introwertyzm wyłazi z tej okładki, prawda? Tak, to jestem ja, nie lubię się pokazywać ludziom i rozmawiać. Natomiast uważam, że skoro piszę w książce o tym, że podcast wspomaga budowanie marki, wspomaga działania biznesowe, to nie wyobrażałam sobie, że mnie nie będzie na tej okładce, bo chciałam być żywym dowodem na to, że to, co mówię, ma pewne pokrycie, tak? I że mój podcast też wspiera mój biznes. Natomiast realizacja to już była Karolina i przyznaję, że kiedy robiłyśmy tę sesję, również na 60 cm mojej białej ściany w sypialni, to
bardzo nam to zajęło dużo czasu, bo musiałyśmy mnie odstresować. A ja się najlepiej odstresowuję, jak mówię po rosyjsku. Więc tak, ja sobie mówiłam w przestrzeń po rosyjsku, a Karolina robiła zdjęcia. I efekt macie, możecie zobaczyć, jak wyszło. Także to jest historia mojej sesji okładkowej. Tak, tam Aga jest przy mikrofonie, pełna energii. Pokazuje, jak nagrywa Aga w akcji i to był taki piękny plan zrealizowany. Możecie zobaczyć introwertyka w akcji, słuchajcie. Gina jeszcze nie wie, że będzie kolejnym gościem, pisze Karolina. Tak. To już trochę się zaplanowała tutaj. Tak. Gina. Ja jeszcze nie próbowałam podcastu. Tutaj mam kolejne pytanie. Czy będą kolejne książki? Boże, broń, nie zadawaj tego pytania. A tego miałam nie zadawać, tak? To tak? Ja to napisałam, żeby nie zadawać tego pytania. Dlatego, że ja przeszłam praktycznie ogromny stres przy tej książce. Bardzo duży. I powiem wam szczerze, jestem z wykształcenia tłumaczem. I przetłumaczyłam kilka książek, zresztą dwie nawet... A, pokażę wam jedną, dlaczego, jak już tu jesteście. O, jestem tłumaczem, także to jest jedna z książek, którą przetłumaczyłam, Czasodzieje, wyszły dwa tomy w Polsce i nie mam problemu z tłumaczeniami. To jest dla mnie jakby bycie tym drugim autorem, tym taką matką chrzestną moich tłumaczonych książek, to jest dla mnie naturalne, to jest dla mnie super. Natomiast bycie autorem książki to jest zupełnie co innego, to jest inny poziom stresu. I ten stres jest jeszcze cały czas ze mną, dlatego że te osoby, które książkę otrzymały, to one jeszcze jej nie przeczytały i czekam jeszcze na te recenzje, więc cały czas ten stres gdzieś we mnie tkwi. Natomiast na razie nie wiem, o czym ta druga książka by mogła być, więc też nie wiem, czy ona powstanie. Na pewno za to powstaną książki przeze mnie tłumaczone i to już mogę powiedzieć. Ale więcej nie zdradzę. Marta... Słuchajcie, będą niespodzianki, warto czekać, bo Aga jest niesamowicie bogatą, pomysłową osobą, mega wykształconą o wielu pasjach i mocno się angażującą, więc niech was nie zwiedzie jej introwertyzm. Marta pisze, a nie widać, że nie lubisz się pokazywać i rozmawiać, jesteś jak ryba w wodzie. No i co ty na to? To wyjdzie ze mnie jutro. Karolina, mój syn siedział po drugiej stronie i Aga rozmawiał. Tak, to przy robieniu zdjęcia, tak, siedział naprzeciwko i się zastanawiał, dlaczego ja tak dziwnie mówię i on mnie nie rozumie. Ja zadałam to pytanie, którego Aga powiedziała, żeby nie zadawać. Jak mąż zareagował na informację, że piszesz książkę? Osobisty mąż, twój mąż, czy który mąż? Mój osobisty mąż, tak, jak zareagował na informację. Jego pierwsze pytanie brzmiało, gdzie my to będziemy trzymać? Gdzie my to wszystko będziemy trzymać? No to powiedziałam, że najwyżej sprzedamy jego kolekcję komiksów i się miejsce znajdzie. Także tematu więcej już nie było. Tak, miejsce się znajdzie. Natomiast, nie wspierał cię. Tak, bo ta pokaźna kolekcja tam z tyłu to są komiksy mojego męża. Mi się tam udało wcisnąć kilka moich książek, natomiast niestety ja zostałam wyeksmitowana z tej wielkiej naszej biblioteczki na półce, bo te komiksy po prostu są u nas w domu wszędzie i to zarówno komiksy dla dzieci, jak i dla dorosłych. Natomiast tak, bardziej był to problem logistyczny, gdzie my to wszystko upchniemy, niż to, że będę ją pisać, dlatego że mój mąż mnie wspiera w tych działaniach biznesowych, jakkolwiek szalone by nie były. Jak wpadłam na pomysł, zresztą długo realizowany, że porzucę etat i będę pracowała na swoim, to ani razu nie krzyczał, nie uciekł, nie porzucił mnie w tych działaniach, wręcz przeciwnie, bardzo mnie wspiera. Nawet jeśli czasami jest ciężko, a że jest ciężko, to nie będę ukrywać. Zresztą każdy, kto prowadzi własny biznes, wie, że są też te trudne momenty, tak? I tych trudnych momentów jest całkiem sporo, ale my jakoś sobie z tym radzimy. Trochę nam się chyba tutaj obsuwa ten połączenie z Agatą. Z przesunięciem. Okej, i jedno z ostatnich pytań, co czułaś, kiedy po raz pierwszy trzymałaś świeżutki pachnący drukiem egzemplarz swojej nowej książki? Czułam mieszaninę ekscytacji i stresu,
bo jak już zobaczyłam, że na okładce nie ma żadnych błędów, to już było dobrze, ale bardzo bałam się zaglądać do środka i kiedy mój syn poprosił, żebym mu czytała fragmenty na dobranoc, to ja tak starałam się czytać nie za bardzo się wzrokiem wczytując w to, czy tam się gdzieś jeszcze jakiś przecinek nie znajdzie, czy co. Ja mam świadomość, że w książce, w każdej książce są jeszcze potem jakieś niedociągnięcia, ale na razie jeszcze jestem, nie jestem gotowa na to, żeby je znaleźć. Także, no i oczywiście no tam na pewno nic nie ma, bo taki zespół redakcyjno-korektorski pracował nad nią, że to po prostu jakieś po prostu nieporozumienie by było, ale niemniej tak, mam stres, żeby zajrzeć do środka i coś tam znaleźć, czego bym nie chciała, więc nie zaglądam. Wy będziecie zaglądać. Ja zajrzę dopiero, jak będę tworzyć drugą wersję do druk albo jakiś update. Karolina pisze, że ma zdjęcia, na których widać, co Aga czuła, kiedy widziała, kiedy otworzyła nie książkę. Zawahać, nie użyć. Ja też mam nagrania z unboxingu, które było... Nie zawaha się ich użyć. Okej. Kochani, na koniec zadawajcie inne pytania. Jeżeli nie zadacie, to pewnie Aga odpowie na nie w komentarzach. Myślę, że dziś było bardzo wyczerpująco. Aga, czy może chcesz jeszcze coś na koniec dodać, zanim ogłosimy konkurs dla wszystkich, którzy z nami zostali do końca? W sumie niespodziankę, bo konkurs byłby dla kilku osób, natomiast tutaj skorzystać może tak naprawdę każdy, kto jest z nami, więc tak. Jak najbardziej zachęcam. Co chciałam powiedzieć? Chciałam na pewno powiedzieć, że jeśli ktoś z Was się zastanawia nad tym, czy ten podcast warto nagrywać, to poza tym, że tak, zdecydowanie jak najbardziej tak, to po prostu trzeba spróbować. I ja bym się nie przejmowała tym, że nie wiem, że nie macie mikrofonu, że nie wiecie, o czym opowiadać. Wystarczy na początek włączyć i zacząć. Ja tak nagrywałam swoje pierwsze odcinki. Jeżeli chcecie posłuchać, to tak naprawdę zobaczcie, bo one nie były perfekcyjne. Mój pierwszy odcinek, gdzie opowiadam o moim wujku wyjeździe do Szwajcarii i o serze, tak się zaplątałam na tym serze, że po prostu nic z tego odcinka nie pamiętam poza tym serem szwajcarskim, ale pierwsze intro, pierwszy odcinek to są bardzo trudne rzeczy. Im szybciej będziecie je mieli za sobą, tym szybciej pójdziecie dalej i po czasie, jak wrócicie do tych pierwszych odcinków, to w ogóle się ich nie wstydźcie, bo one pokazują, jaki wielki zrobiliście progres. I trzeba zacząć, im szybciej się zacznie, tym szybciej ten podcast będzie ewoluował i będzie Was wspierał i będzie Wam dostarczał frajdy. No i trzeba się przede wszystkim przekonać, czy to będzie frajda, tak? Bo wiadomo, dopóki nie spróbujecie, nie będziecie po prostu wiedzieć, ale nie ma co podcastu demonizować, trzeba zacząć. To jest dla ludzi, jak wszystko. Dzięki, Aga. Marta pisze, zgadza się, ja unikam zaglądania do książek, które tłumaczę, nigdy nie wiadomo, co tam wyskoczy. Tak, to prawda. I Karolina zadaje pytanie, dlaczego warto nagrywać podcast biznesowy? Lista argumentów. Cała lista argumentów jest na samym początku książki, także oczywiście zachęcam, żeby zajrzeć, natomiast przede wszystkim dlatego, że to jest narzędzie dostępne, więc skoro ono jest i skoro można z niego skorzystać, to dlaczego tego nie robić? Tak naprawdę nasi odbiorcy, oni nie chcą tylko poznać naszego cennika i fajnych zdjęć gdzieś tam na Instagramie czy na stronie sesji biznesowej i zobaczyć, że mamy taki produkt i taki robimy to i to i to, mamy takie i takie doświadczenie. Oni chcą wiedzieć, kto stoi za tym biznesem. Dlaczego on ten biznes założył? Jakie czynniki sprawiły, że on się zajmuje tym, a nie czym innym i że jest w tym dobry? I w ogóle w czym jest dobry? I jak to, co ta osoba robi, może mi na przykład pomóc? Dlaczego miałabym skorzystać z tych usług? W tym podcaście możemy to wszystko pokazać. Możemy pokazać to ludzkie oblicze biznesu, bo ludzie już dawno nie kupują rzeczy tylko po prostu po to, żeby je mieć, ale kupują dla marki, kupują dla tej relacji, oczekują tej relacji, oczekują tego kontaktu i
my to możemy wykorzystać. Nie mówiąc już o tym, że podcast biznesowy jest rewelacyjnym źródłem do kolejnych treści, do tworzenia wpisów blogowych, do robienia transkrypcji, do nagrywania wideo, do tworzenia postów we wszystkich mediach społecznościowych, grafik, cytatów i tak dalej. To nam daje mega źródło treści, ale to, co jest dla mnie najważniejsze, to jest właśnie ten kontakt z tym odbiorcą, czyli to, że ja do kogoś mówię bezpośrednio. Teraz w czasach, kiedy wszyscy jesteśmy online, ile mamy tak naprawdę okazji, żeby z naszym klientem porozmawiać, czy z naszym odbiorcą, jeden do jednego? Podcast nam daje taką możliwość, my możemy mówić bezpośrednio do tej osoby, tak jakby ona była po drugiej stronie tego mikrofonu i nas słuchała. I naprawdę grzechem byłoby z tej możliwości nie skorzystać. Pięknie. Aga, na koniec niespodzianka dla naszych gości. Tak, niespodzianka dla gości. Tutaj się pojawi, o już się pojawił link. Dla wszystkich osób, które tu dzisiaj z nami są, przygotowałam niespodziankę, czyli kupon rabatowy do wykorzystania w sklepie WingPerson i na wszystkie produkty, które tam się znajdują, czyli na e-book, na książkę bądź na pakiet i na konsultacje podcastowe, 15% zniżki, więc jeżeli chcecie, ta oferta będzie ważna do jutra, do końca dnia, do północy. Także jak najbardziej warto skorzystać, myślę, i bierzcie, po prostu bierzcie i zaczynajcie i róbcie te podcasty, a ja potem będę słuchać i się cieszyć, że one powstały. Pięknie. Kochani, ja jeszcze tylko tutaj napiszę link w komentarzu, link znajdziecie w komentarzu, także korzystajcie, bo potem już tego nie będzie, potem już tego tak, nie będzie, to jest taka jedyna okazja z okazji. Cena od soboty wzrasta, to jest tylko dziś dla Was specjalnie w podziękowaniu za to, że byliście z nami, że chcieliście zadbać o swój rozwój osobisty, o rozwój swojego biznesu i skorzystać z wiedzy eksperta, który praktykuje swoją wiedzę w swoim biznesie, ale również w biznesach swoich klientów. Ja Wam serdecznie polecam Agę, polecam jej usługi, przede wszystkim książkę i polecam tego rozgananego introwertyka jako świetny przykład dla wszystkich, którzy tak mają, że w nerwach nie mogą przestać gadać. Oj tam. Nieważna jest motywacja, ważny jest efekt w tej sytuacji. Bardzo Ci dziękuję, Aga. Dziękujemy wszystkim za przybycie. Zapraszamy do kolejnych live'ów, a przede wszystkim do słuchania podcastu Agi o nazwie, Aga, powiesz? Biznesowe potyczki językowe, które są tylko o języku, ale o biznesie i o podcaście również. Widzicie, ja tylko dodam na koniec, dokładnie, to jest taki przykład na to, jak ten podcast może ewoluować. Kiedy zaczynałam nagrywać mój podcast, w założeniu miał to być podcast dla osób, które pracują z językiem obcym i które chcą robić to z lekkością, bez bariery i swobodnie komunikować się z klientami. Ale mój biznes w trakcie, również dzięki Agacie, poszedł w innym kierunku i mój podcast siłą rzeczy też wspiera mój biznes, więc poszedł w nieco innym kierunku i teraz mówi już nie tylko o samym języku, ale w ogóle o komunikacji w biznesie za pomocą podcastu i języków obcych. Także zobaczcie, podcast naprawdę jest potężnym medium, potężnym narzędziem i warto z niego korzystać. I z tym Was dzisiaj zostawiamy. Do jutra do północy obowiązuje niespodzianka i zniżka na wszystkie usługi Agi, o których powiedziała. Zapraszamy Was do słuchania podcastu Agi, do słuchania podcastu Karoliny, do zakupu książki, do skorzystania z konsultacji po to, żebyście mogli również podkręcić swój biznes i żeby ta nasza wirtualna współpraca i wirtualne biznesy, i nie tylko wirtualne, mogły się rozwijać, a my żebyśmy mogli rozwijać się coraz lepiej i w oparciu o tak profesjonalne narzędzia, jakich dostarcza Aga w swojej książce. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję za to, że mogłam prowadzić Twój wieczór i trzymam kciuki za to, żebyś lśniła jeszcze mocniej. Ja również dziękuję i dziękuję Wam wszystkim w ogóle, że jesteście tu dzisiaj ze mną, bo to też jest dla mnie bardzo ważne, że to, co robię w podcaście i to, co napisałam w książce, też jest wartościowe dla moich odbiorców. Także dzięki wielkie.
Dobranoc się z Państwem. Dobranoc.